Słuchacie Państwo nowego podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 1 kwietnia. Kraj jest przygnieciony epidemią koronawirusa, tymczasem polityka partyjna szaleje. Rząd z opozycją starają się dyskutować o sytuacji państwa i koniecznych działaniach antykryzysowych. Utrudnia im to kampania prezydencka, która stała się groźną i uciążliwą chorobą współistniejącą naszego życia publicznego. Nazywam się Andrzej Wobiński. Pandemia została mi na wakacjach. Powrót wiązał się ze ścisłą kwarantanną, w trakcie której z domu staram się zrozumieć, co się dzieje w toczącej się młódce politycznej. W dzisiejszym Dużym Pałacu proszę Wojtka Szewskiego, żeby wyjaśnił mi, o co w tym wszystkim chodzi, bo przestałem nadążać za zwrotami akcji w tym kiepskim serialu, jakim stała się kampania prezydencka. Wojtku, to może pierwsze, najprostsze pytanie, czy wybory 10 maja odbędą się? No nie wiem, czy to jest najprostsze pytanie. Rozumiem, że jest jeden z ważniejszych teraz w świecie polityki. Ja sądzę, że się nie odbędą z uwagi na zbyt duży opór społeczny. I to nie chodzi tylko o, nie wiem, głosy publicystów, ekspertów od ochrony zdrowia publicznego, polityków opozycji, ale również o skalę oporu samorządowców. Coraz liczniejsi burmistrzowie, prezydenci, wójtowie twierdzą, że po prostu nie zorganizują, nie pomogą w organizacji wyborów. Odpowiedzią obozu rządzącego jest wypowiedź szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który powiada, że ci samorządowcy, którzy tak buńczucznie się sprzeciwiają organizacji wyborów, zostaną pozbawieni stanowisk. Oznacza to po prostu groźbę wprowadzenia bardzo wielu komisarzy w miastach i gminach. Trochę sobie nie wyobrażam takiego ruchu, ponieważ polityczne konsekwencje byłyby trudne do wyobrażenia sobie, jeśli rząd zdecydowałby się na jakąś formę militaryzacji wyborów, zapewnienia możliwości głosowania przez żołnierzy i przez komisarzy mianowanych przez rząd. Przerwę ci, to po co ten cyrk? I tutaj wchodzimy na poziom różnych rozważań, trochę spiskowych, a trochę psychologizujących, ponieważ z tego, co słyszę z obozu władzy, to tak naprawdę tylko Jarosław Kaczyński jest zwolennikiem urządzenia tych wyborów 10 maja, a cała reszta no to jest po prostu funkcja tego, jak wielu ludzi w PiS i Zjednoczonej Prawicy boi się Jarosława Kaczyńskiego bardziej niż epidemii i bardziej niż głosu 70% Polaków, którzy domagają się przełożenia wyborów prezydenckich. Dlaczego Jarosław Kaczyński tak wszedł do wyborów? Ja sobie potrafię jakoś potrafię zrozumieć powody, dla których on o tym mówi. I niektóre z tych argumentów brzmią nawet dość przekonująco. No, rzeczywiście nie wiadomo, czy jesienią sytuacja epidemiologiczna będzie lepsza. Być może wkroczyliśmy w fazę permanentnego, masowego kryzysu zdrowia publicznego w Polsce, a wyborów nie można przekładać w nieskończoność. To ci znowu przerwę. To wydaje mi się, że to akurat nie jest powód dla przeprowadzenia wyborów 10 maja. To byłby powód w państwie, które trochę inaczej by funkcjonowało, żeby rozpocząć rozmowę ze wszystkimi uczestnikami życia politycznego na temat tego, co w takim razie zrobić. I na przykład to byłby przyczynek do tego, żeby zastanowić się, jak przeprowadzić głosowanie korespondencyjne za, powiedzmy, 3, 6 czy 9 miesięcy w sytuacji, kiedy nauczymy się tych mechanizmów, wymyślimy, jak to wszystko będzie działać oraz tak naprawdę dowiemy się, ile to wszystko jeszcze będzie trwało. Więc to akurat, jakkolwiek zgadzam się, że tak może być, to wydaje mi się, że to nie dlatego Jarosław Kaczyński przyszedł do wyborów teraz. No, ja nie twierdzę, że to są moje argumenty. Twierdzę tylko, że o takich argumentach się mówi. Drugi argument, już taki czysto polityczny, jest taki, że to jest pewnie ostatni moment, ostatnie niewielkie okienko, w którym wszystko jeszcze funkcjonuje trochę w starej logice tej sprzed pandemii, sprzed epidemii w Polsce, gdy no, są pewne sondaże, są pewne trendy, jest tak, że społeczeństwo zwróciło się ku władzy i ten okres, ten przywilej nie będzie dany raz na zawsze i za kilka miesięcy sytuacja w Polsce może być kompletnie różna. My nawet sobie nie zdajemy sprawy pewnie teraz jeszcze ze skali zmian, które nas czekają, ale za kilka miesięcy być może Andrzej Duda w ogóle nie będzie miał żadnych szans na wygranie żadnych wyborów. PiS nie będzie miał żadnych szans na wygranie żadnych wyborów. To wszystko zależy od skali kryzysu zarówno zdrowia publicznego, jak i ekonomicznego. I z tego, co słyszę z rządu, no to te wszystkie prognozy są bardzo, bardzo pesymistyczne.
A wiadomo, że wielkie zmiany społeczne, wielkie zmiany gospodarcze niosą ze sobą zmiany polityczne. Więc prawdopodobnie Jarosław Kaczyński, jeśli mówi tak dużo o wyborach 10 maja, to rzeczywiście zależy mu na nich, dlatego że to jest ostatni moment, kiedy ten stary porządek jeszcze jakoś będzie trwał. No dobrze, słuchaj, a jeżeli jednak te wybory miałyby się odbyć, to jak to sobie wyobrażasz? Przyjmując jako taki scenariusz wyjściowy, założenie, że sytuacja epidemiologiczna będzie, powiedzmy, taka jak teraz, tak? To znaczy, ani, że to nie jest tak, że kryzys zdrowotny i ogólnie liczba zarażonych spadnie, nie wiem, poniżej 1000, a z drugiej strony też, że to nie będzie 10 000 plus. Czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić? To znaczy, w takim scenariuszu, że Jarosław Kaczyński jednak powie wszystkim, słuchajcie, koniec żartów, robimy te wybory, jeżeli komuś się to nie podoba, to tam są drzwi. To wtedy jesteś w stanie sobie wyobrazić te wybory? Nie, ja prawdę mówiąc nie jestem w stanie sobie wyobrazić tych wyborów i uważam, że tych wyborów nie będzie jednak. I nawet jeśli nie sprawi tego Jarosław Gowin, który otwarcie się przeciwstawia i nawet podobno ignoruje groźby wyrzucenia go z koalicji, to spodziewam się, że wkrótce podobną deklarację złoży Łukasz Szumowski, minister zdrowia, który, jak słychać z okolic rządowych, jest przeciwnikiem organizacji wyborów z powodów właśnie epidemiologicznych. Tylko jakaś gwałtowna poprawa sytuacji z koronawirusem w Polsce może go, jak twierdzą moi rozmówcy, odwieść od tego kroku, a na taką poprawę się nie zanosi. Ja rozumiem, że Łukasz Szumowski sam z siebie nie wyjdzie i nie powie, że wyborów nie może być. To znaczy, on to będzie musiał uzgodnić z Mateuszem Morawieckim. Takie opinie słyszałem, nie jestem pewien, czy w ogóle Łukasz Szumowski sam tego nie powiedział. To znaczy, ja rozumiem, że nawet jeżeli Łukasz Szumowski by wyszedł i powiedział, że wyborów być nie może, to będzie to uzgodnione z Mateuszem Morawieckim i będzie to w obecnej sytuacji politycznej wyraz sprzeciwu i buntu wobec linii partii, premiera tego rządu, którego sytuacja i pozycja w tym momencie jest bardzo silna, ale nie wiadomo jak długo. Czy wyobraź sobie taki scenariusz, że rząd obraca się przeciwko Nowogrodzkiej? Ja sądzę, że Łukasz Szumowski, zanim zabierze głos, będzie na pewno rozmawiał zarówno z Jarosławem Kaczyńskim, jak i z premierem Morawieckim. Natomiast nie wiem, czy to, co usłyszy od nich, może odwieźć go od odwołania swojej deklaracji. Sądzę raczej, o ile go znam i wydaje się, że zdobył też taką pozycję teraz publiczną, że on byłby gotów nawet wbrew sugestii czy poleceniu ze strony Nowogrodzkiej czy premiera i tak powiedzieć, że wybory są nie do zorganizowania i zapłacić za to stanowiskiem na przykład. Więc tak wyobrażam sobie taki scenariusz, chociaż prawdę mówiąc sądzę, że bardziej prawdopodobne jest, że Łukasz Szumowski po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim ustali z nimi, jak to zrobić. I jeśli tych przypadków koronawirusa w Polsce będzie dziennie po 200-300, w sumie dojdzie pewnie do 6-7-8 tysięcy przez najbliższych kilkanaście dni, to nie wyobrażam sobie innego scenariusza i myślę, że pod naporem faktów Jarosław Kaczyński w końcu będzie musiał ustąpić i przełożyć te wybory. No dobrze, Wojtku, to po co są te zabawy z tym głosowaniem korespondencyjnym? Tu jakaś poprawka, tam jakaś ustawa, co się dzieje? No, pytanie brzmi, czy i na ile w PiSie jest jakiś plan, który jest realizowany konsekwentnie, a na ile to są po prostu jakieś takie działania na chybcika, na ostatnią chwilę, którymi trochę rządzi przypadek. Ja z tego, co mi mówią moi rozmówcy z rządu, no to jest tak, że głosowanie to tak zwane duże korespondencyjne miało zostać wprowadzone wbrew opinii Jarosława Gowina. Jarosław Gowin powiedział, że on na to nie pójdzie. Wtedy podobno usłyszał groźbę usunięcia go z rządu, powiedział, że i tak się nie posłucha i wtedy partia rządząca sięgnęła po orędzie, w którym Elżbieta Witek powiedziała, że Senat powinien się zająć tą ustawą uchwaloną przez Sejm jak najszybciej, tylko że tej ustawy jeszcze nie ma. A wciągnięcie w tę opozycji ma dać alibi koalicji rządowej, mianowicie spodziewany sprzeciw opozycji, która w Senacie może zablokować na 30 dni pracę nad powszechnym głosowaniem korespondencyjnym, pozwoli zrzucić odpowiedzialność koalicji rządzącej na opozycję za to, że nie udało się uchwalić prawa, które zapewniłoby bezpieczne głosowanie dla wszystkich Polaków.
I rozmawiamy w środę. Głosowanie w Sejmie, jeśli do niego dojdzie, to miałoby do niego dojść pewnie w piątek, ale ja spodziewam się, że ten projekt do tego czasu zniknie, ponieważ Jarosław Kaczyński nie chce, żeby te spory wewnętrzne w koalicji wyszły w głosowaniu. A zawsze można powiedzieć, że opozycja przeszkodziła. To jeżeli uważasz, że wybory zostaną przełożone, to jak to będzie wyglądało? Jak one zostaną przełożone? Nikt nie wie, jak to będzie wyglądało i co więcej, przepisy nic o tym nie mówią. A skoro przepisy nic o tym nie mówią, no to tę pustkę prawną wypełni wola polityczna koalicji rządzącej, czyli tak naprawdę de facto Jarosława Kaczyńskiego. W jego rękach będzie decyzja, czy te wybory mają się odbyć latem, jesienią, na wiosnę przyszłego roku i nie jest to w żaden sposób uregulowane. Można się zrzymać na twórców konstytucji i późniejszych ustaw o stanach nadzwyczajnych, że tego nie przewidzieli, ale nie przewidzieli, więc żyjemy w stanie absolutnej pustki prawnej. Wiadomo tylko, że one się nie mogą odbyć szybciej niż 90 dni po upływie stanu nadzwyczajnego. Cała reszta jest w sferze niedopowiedzeń, niedomówień i woli politycznej, interpretacji tych przepisów, które mamy i wiadomo, kto te przepisy będzie interpretował. Tak więc, krótko mówiąc, jeśli wybory się nie odbędą, to nie bardzo nawet w tym momencie wiadomo, czy te wybory, które się odbędą za x czasu, to będą te same wybory, czy też zupełnie nowe wybory. I to też będzie decyzja rządzących. Można sobie wyobrazić taką opcję, że rozpisujemy nowe wybory, cała kampania zaczyna się od nowa, są nowi kandydaci, czy też możliwość zgłaszania nowych kandydatów, ale można też sobie wyobrazić odmrożenie obecnej kampanii z tymi kandydatami, którzy zostali już zarejestrowani. No i politycy partii rządzącej bawią się tymi scenariuszami. Ja raz słyszę od nich taką interpretację, raz taką, a prawdopodobnie oni pójdą w ten ruch, który zagwarantuje im większe szanse powodzenia w głosowaniu. I w tym momencie wydaje mi się, że częstsze są głosy, że te wybory powinny być kontynuowane od momentu, kiedy ta kampania zostanie przerwana. Czyli mielibyśmy tych samych kandydatów, co obecnie, ale nie wiadomo, kiedy by się te wybory odbyły. Mam do Ciebie pytanie, jak Ty uważasz w takim idealnym świecie, jak to powinno być zorganizowane? Jakby w jakim trybie i w którym momencie powinny być zorganizowane wybory? Nie wiem, o jak bardzo idealnym świecie rozmawiamy, bo w takim moim idealnym świecie, no to powinien zostać zorganizowany jakiś, za przeproszeniem, okrągły stół, przy którym usiedliby liderzy największych partii, po prostu tych partii, które są w Sejmie, przedstawiciele pewnie również prezydenta, być może jakichś organizacji społecznych i w drodze konsensusu powinni to ustalić. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to wizja raczej utopijna, ale jeśli ja miałbym sobie wyobrażać jakieś rozwiązanie idealne, no to można by skorzystać w cudzysłowie z obecnej sytuacji i stworzyć jakieś warunki porozumienia szerszego, po pierwsze, a po drugie ustalenia reguł możliwych do zrealizowania, na przykład powszechnego głosowania korespondencyjnego, ale nie w wersji takiej, że to uchwalamy na 40 dni przed wyborami, tylko na kilka miesięcy przed wyborami, czy też nawet na rok przed wyborami, tak żeby państwo i jego instytucje zdołały się do tego przygotować, żeby wyborcy poznali te mechanizmy, żeby poczta się na to przygotowała. No nie da się tego jako żywo zorganizować w parę tygodni. No dobrze, a teraz jakbyś mógł po prostu pozgadywać, jak będzie. W którym momencie zostaną odwołane wybory, w którym momencie się odbędą i kto będzie startował, kto je wygra? Myślę, że no tak jak Łukasz Szumowski powiedział parę dni temu, że w ciągu tygodnia najdalej dwóch przedstawi rekomendacje medyczne w sprawie organizacji lub braku możliwości organizacji wyborów. Wszyscy wskazują ten termin świąt wielkanocnych jako graniczny, że wtedy albo stanie się cud i zmartwychwstaniemy jako społeczeństwo i przestanie nagle koronawirus szaleć w Polsce, albo uznamy, okej, przegraliśmy tę akurat bitwę i trzeba odwołać egzaminy ósmoklasistów, trzeba odwołać matury i trzeba odwołać wybory w takim pakiecie. Więc sądzę, że jeszcze do 11 kwietnia będziemy żyli w takim zawieszeniu. Myślę, że ta presja na odwołanie wyborów będzie narastała, że tych głosów samorządowców, ekspertów, profesorów medycyny i tak dalej będzie
przybywało przeciwko wyborom, że ten spór wewnątrz Zjednoczonej Prawicy będzie również coraz gorętszy. Myślę, że pod naporem faktów gdzieś w okolicy 12 kwietnia usłyszymy deklarację, że wyborów nie ma. Czyli wiązałoby się to oczywiście z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej przez rząd. Kiedy te wybory mogłyby się odbyć? Nie wiem. To będzie decyzja czysto polityczna. Sądzę, że nie będą chcieli rządzący organizować ich wakacje. Jakbym miał typować, to bym strzelał raczej w jakiś wrzesień tego roku. Ewentualnie przedłużenie kadencji nawet o rok, tylko nie wiem w jakim trybie by się to miało odbyć, bo tutaj wchodzą różne przepisy konstytucyjne o długości kadencji prezydenta, które będą to utrudniały, ale niewykluczone, że nawet konstytucję można by zmienić w celu umożliwienia takiego odroczenia wyborów. Czy Andrzej Duda wygra przełożone wybory? Tutaj wchodzi zbyt wiele zmiennych przy takim horyzoncie kilkumiesięcznym i nadchodzącym gigantycznym, prawdopodobnie kryzysie gospodarczym, myślę też kryzysie społecznym po prostu. Jest tak wiele zmiennych, które będą wpływały na rzeczywistość polityczną, że nie jestem w stanie w tym momencie przewidzieć w najmniejszym stopniu, czy którykolwiek ze stawki tych kandydatów, których znamy, ma szansę wygrać, a jeśli tak, to który i z kim, czy będzie druga tura. To jest wielka zagadka. Jeśli społeczeństwo uzna, że partie się nie sprawdziły, no to nawet Szymon Hołownia mógłby wygrać, gdyby obóz rządzący miał zostać ukarany za to, że nie udało mu się pokonać najpierw epidemii, a później kryzysu gospodarczego. No to nawet sobie wyobrażam drugą turę Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska. Mówię o tym, że SLD w pewnym momencie na początku 2001 czy 2002 roku wydawał się bezpieczny i nie do pokonania, a potem ten notowania w ciągu kilku miesięcy po aferze Regina spadły błyskawicznie i lewica się do tej pory nie podniosła z tego upadku. A teraz mamy do czynienia z czymś nieporównanie potężniejszym niż jakakolwiek afera, która toczyła życie polityczne w Polsce. My naprawdę jesteśmy w przededniu jakichś gigantycznych zmian, których skali jeszcze i konsekwencji nie rozpoznajemy i trudno o tym się jeszcze mówi, no ale intuicja mi mówi, że wszystko może się zmienić. Mam do ciebie ostatnie pytanie na koniec, bo jednak jest to podcast kampanijny, więc chciałem ciebie zagadać na koniec jednym szybkim pytaniem na temat kampanii. Czy widziałeś występ Andrzeja Dudy na TikToku? Jak ci się on podobał? No bardzo mi się podobał. Cieszę się, że w sytuacji pandemii i epidemii w Polsce prezydent znajduje czas, żeby nagrywać śmieszne filmiki na TikToka. Świadczy to o naprawdę dużym dystansie do rzeczywistości. Wojtku, dziękuję bardzo za tą niełatwą rozmowę i mam nadzieję, że coś Państwo usłyszą z tego, co my tutaj mówiliśmy do naszych komputerów. Lekko nie było, ale bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że za tydzień będziemy mogli rozmawiać w łatwiejszych i lepszych okolicznościach. Dziękuję i do usłyszenia. To wszystko na dziś. Posłuchajcie również naszej wtorkowej audycji Energia do Zmiany i piątkowej o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Do usłyszenia.